Cześć. Dzisiaj będzie krótkie prowadzenie po banankach tych, co mam tutaj w bloku. No i tam jeszcze parę innych roślin. Wrzucę to pewnie w dwóch częściach albo trzech, takie krótkie filmiki, żeby były. A żeby za długo nie było. Bo widzę, że zazwyczaj tak ludzie około 3, 4, 5 minut oglądają. Więc trochę może krótsze będę wrzucał, a części postaram się. Dobra, zacznijmy może tutaj od tych małych. Datura z nasion kupionych jakichś tam, nie Brugmansia, tylko datura. No już takie spore sadzoneczki. Też będę je trochę jeszcze poczekaj, będę je rozsadzał. Agawy, jak widzicie, już trzy listki, po trzy listki puszczają. To też. Trochę fig wyrosło, nie wiem co z tym zrobię. Może coś na dziko posadzę, zobaczymy. No i ten. I u Karygida już ładna trawka rośnie. No i tu pomidorki i papryczka. Dalej trzy zielone. Ensete ventricosum. Jak widzicie, parę liści już obciąłem, bo tam zaczęły też wiadomo, że te dolne żółknąć, trochę klapły, czarne jakieś tam się robiły. I tyle. No tu powoli sobie jakoś idzie, lufę kręci. Wiadomo, ziemię też trzeba podlewać, bo w takich czarnych doniczkach i przepara przy oknie to też jakoś szybko to wysycha. Tutaj też kolejna lufka się już kręci. Tego nie będę mówił, bo to nawet nie wiem, co to jest dokładnie. A zresztą taki kwiatek, bo kwiatek. Kawusia będzie w tym roku oczywiście rozsadzana. Bo fajnie tutaj już dolne listki zaczynają też usychać, bo ona jest też taka, że dużo korzeni już strasznie ma, wychodzą dołem i szybko to wypija, więc czasami nie zdąży jej podlać i ona trochę oklapnie. Tu już sobie zrobiłem rozsady małe. Musa Helens Hybrid. Jak widzicie, fajnie rośnie, w ogóle pień ma bardzo taki już konkretny, jak na taką sadzonkę. Taką sadzonkę wsadzić to na pewno jest lepiej niż te, co wsadzałem w tamtym roku. Zresztą pamiętacie. Jak nie, to zobaczcie sobie poprzednie filmy. Wybarwienia. Czekaj, do cieniu, bo to jest tak. O. Wybarwienia już ładne dostaje. Tu kolejna lufka tak samo. Tu jeszcze był wcześniejszy. I największy, ten taki, co był najbardziej wyciągnięty, jak widzicie. Pień już konkretny. Może jeszcze szybko też powiem. Macie sadzonkę, podlewacie ją i jest właśnie taka sadzoneczka w takiej doniczce. Dlaczego ona wam nie rośnie? Właśnie na przykładzie tym już zaczął strasznie, ten liść już parę dni idzie i ciężko mu to idzie. Z tego względu, że korzenie wyjąłem, to już jest cała doniczka przerośnięta bryłą korzeniową i on nie ma skąd tych substancji czerpać. Nie chcę takiego małego tym bardziej w doniczce nawozić. Zostało mi tam, sądzę, że za jakiś tydzień, dwa wysadzę je, więc do tego czasu wytrzyma. Po prostu będzie wolniej rósł. Tak jak w tak samo Helen's Hybrid też wolniej teraz rośnie, szybko rósł, ale też ma za małą doniczkę, wszystko poprzerastane, tak samo tamte zielone. Czyli po prostu nie opłaca się ich przesadzać na 2 tygodnie, bo tylko w sumie mu stres jakiś zrobię i może uszkodzę korzenie i zanim odchoruję i ten, to minie trochę czasu, żeby mógł go wsadzić do gruntu, więc na razie go nie ruszam. Korzenie ma fajnie poprzerastane. Tu spojrzycie może na przykładzie Helensa. O jest światło, światło. Tutaj już korzonki wszędzie widać. Ja wyjmowałem, ta bryła jest cała już przerośnięta białymi, fajnymi korzeniami. Dobra. Taki krótki filmik, jak widzieliście. Mają się dobrze. Kolejny pokażę resztę badyli. Trzymajcie się. Cześć.